W pobliżu wsi Palmiry, na krańcu Puszczy Kampinoskiej, miejsca masowych mordów dokonanych przez gestapo w latach 1939-43. W potajemnych egzekucjach rozstrzeliwano to więźniów przywożonych z Pawiaka i innych więzień warszawskich. Podczas największej z nich w czerwcu 1940 roku zginęło 358 osób. W 1948 roku na cmentarzu założonym w pobliżu miejsca zbrodni złożono prochy ekshumowanych ponad 1700 ofiar. Obecnie, jak czytamy na pamiątkowej tablicy, na cmentarzu w Palmirach spoczywa 2115 obywateli polskich, głównie mieszkańców Warszawy, zamordowanych przez niemieckiego okupanta w tajnych egzekucjach w latach 1939-43. Zginęli za to, że byli Polakami. Cześć ich pamięci. Tablice są w języku polskim, niemieckim, hebrajskim i rosyjskim. Na grobach zamordowanych Żydów nagrobki w kształcie macy z symbolem Gwiazdy Dawida. Tu spoczywają błogosławionej pamięci. Jakub Szlamowicz. Mosiek Gottweis. Dawid Rosenblit. Boruch Lwowicz. Izrael Mosak, urodzony 1886, tragarz. Chaim Leberman. Izrael Borenstein. Dawid Estracht. Chaim Wajwerek. Chaim Davidson. Szaja Brzeziński, Szmul Schulinder.